Witajcie w kolejnym odcinku. Cholera, powiem wam. Zobaczmy, jak to wszystko pójdzie. Muszę zrobić rozdzielenie 330, więc zobaczyć, co tam się wydarzyło. W MTZ jest walka. A tu widzicie, jaki jest zaciek. Właśnie wtedy ta śruba poszła. Niby podnosi, ale tak to nie może być. Muszę wyjechać nim, wyrzucić akumulatory, ale nie, może zdejmę bez tego. Tam weź, powyjmować, no i zobaczyć, co się wydarzyło. O, lecą wszystko, w kontakcie. Zobaczymy, jak z tego wyjdzie nagranie. Powiem wam, że spróbowałem pójść w GoPro, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiem, a może dźwięk? Nie, zatkałem, nie. No, zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Wrzucę wam odcinek potem. Zobaczcie, jak to można siebie oglądać. No, jakoś można. Nie jest tragicznie, widać, że się wyświetla. Czas leci z kamery. Więc zobaczymy, jak to wszystko będzie. Fernando, jak ładnie się opala. I powiem wam, że to jest po prostu walka z wiatrakami. Muszę to właśnie tą chodnicę jeszcze zrobić, bo standardowo mało co tu widać, tu skapało. Standardowo woda jak zwykle nie zleciała, cała chodnica w kudzie zostanie. No i to rozrywa i do dupy jest. Też się boję, że problem może być złożony i myślę, że może z tego cieknąć. On daje zasilanie do tego na błotniku. Wiecie, syf jest, no jest. Ciągnik robi, na wozie się wam jeździ. No ale nie podoba mi się to. Kurde, żeby mi nie urwało mojego daszku, bo tutaj są takie wiatry, że szkoda gadać. Nic, zobaczę, co postanowię i jesteśmy na bieżąco. Zadozowałem trochę chemii, potem przykręcił mi się obiektyw. Mam GoPro, ale na razie jestem nieprzyzwyczajony do nagrywania z niej. No i tu trochę niech się to rozpuści, choć kurde. Sam nie wiem, skąd cieknie. Z rozdzielaczami to jest taka robota. Jak gdzieś przepuści, to się zaczyna. W MTZ-cie to był dramat po prostu. Na ruski rozdzielacz to była patologia. Gdzie uszczelniłem, to wywaliło. No ten polski jest dość dobry, jest dosyć chyba ceniony, tak mi się wydaje, ale są gdzie niegdzie w topy, jak tu na przykład zawsze coś mi gdzieś tutaj, o, tu też puszcza. Zdejmę akumulator, to niech się wżera i jakieś będą nowości, to dogram. Moi drodzy, co tu się nagrywa, co nie, zobaczę potem, jeszcze nie umiem materiału wrzucać, ale wystartowałem z tą kamerką, zaraz właśnie to chyba wam pokazuje rozdzielacz, mój łeb, tak nie wiem. A dobra, chyba teraz jest dobrze. To odkręcam, tu mam, puszczam to, potem ten wolny spływ i jest do przodu, tu mi to wejdzie. No i chusteczka, jak to w życiu bywa, komplikacje, ale nic, jakoś się z tym poradzimy. Chyba głupio, co będzie z tego. Chyba, moi drodzy, wrócę za chwilę do was, jak ogarnę ten temat. Ze mną już z powrotem, moi drodzy. Co wam powiem, no, zasyfione jest to nieźle. 22. Jazda, tu nie ma co się zastanawiać, tylko kręcić. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. No widzicie, za nami kabinka mówi w mojej C330. W sumie nie mojej, bo C330 nie jest na mnie, MTZ jest na mnie. Ale ciapek wierny. W starym, dobrym małżeństwie. MTZ jest jaki jest, ale też w ciapku czasem są momenty, w których za nie może. Z
niestety tam rzecz biorąc, no nie może tak być, bo cieknie, to jak nie wiem co. No i jest z dupy. Tak, mogłem tego też ruszyć, ale to zawsze z tym rozdzielaczem. Żeby to odskoczyło, to ja to kiedyś robiłem na siłę. Ale chłosteczko. Zaraz sobie opalam się z tym. Nie wiem, trzeba zanudzać takimi nagrywkami. Dziać, to wrócę do was. Działam tam trochę z GoPro, próbowałem nagrywać, nie wiem jak rzucę ten materiał, jak to wiecie. Tu już zlatuje mi jeden olej, tam drugi z rozdzielacza, ja sobie doleję, to wywalę, bo brudne mam te pojemniki. Nic, działa. Prosta robota, moi drodzy. Tu mi się wywalało, tu zdjąłem, oczyściłem, tu są o-ringi. Nie wiem, czy nie pojadę ich wymienić. Potem to fajnie obczyszczę, ładnie obsuszę, tu zastawię, żeby piachu nie leciał. I co, skręcam to, ten wąż jest jeden. Ja chciałem go wymienić, on jest pęknięty. Mam zapasowy, on chyba jest jebnięty tu. Sorry, że wam tutaj, tu. Tu byłby pęknięty, czy nie, on jest tak poskręcany. Cholera, jest jak jest. I to wygląda tak. Co, gdzie, do czego. I wiem, że tu są jeszcze... Nie wiem, w którym miejscu, gdzieś na zaworze są jakieś sprężynki, ale to zaraz sobie wygoogluję, jak gdzieś miałem. Ja sobie je wymienię albo nie wymienię. Cholera wie. No tak to chodzić chodzi, tylko trochę opadał. Zawór bezpieczeństwa. To zawór bezpieczeństwa. Tu jest jakieś pokrętło. Tu jest na sekcję, no tutaj coś tu chodzi. Nic, popatrzę, pojadę się spytać do sklepu, może się uda rozwiązać. Do usłyszenia. A i moi drodzy, jest ta urwana śruba, ale ona idzie leciutko ręką nawet. Ja ją zaraz wykręcę, nawet przy was. Coś tam na GoPro nagrałem, ale zobaczymy co to wyjdzie. To jest taki materiał łączony, ale widzicie, idzie ładnie. To wszystko jak zwykle do oczyszczenia. No i myślę, że dzisiaj jak dobrze pójdzie, to C330 będzie śmigał i będzie git. Do usłyszenia. No moi widzowie, podjechałem po części, miła wiadomość. Nie jest to reklama, żeby nie było. Została reklamacja mi uznana, bo urwałem to jak ściągałem filtr. No i zwrócili za free nowy sprzęt. Dziękować. Stoję moi drodzy przed lada wyczynem, bo mam dwie te sprężynki od zaworu bezpieczeństwa. Udało mi się go wykręcić tutaj. Co tam w środku jest? Może zaraz zaświecimy. Ja też nie sprawdzę. No coś tam jest. Ale nic, no. I nie wiem, ta sprężynka kiedyś kupiłem, ona jest mniej rozciągnięta, ale może dlatego, że nie pracowała, a ta pracowała i ona jest... Zaryzykuję, no zmienię, zobaczę czy podnośnik będzie chodził, jak coś to będę musiał znowu plecak, no... Ale już wiem co i jak, więc szybko pójdzie. A jeszcze powiedzcie, czy dajecie podkładki tutaj pod... Gdzie mam ten zawór bezpieczeństwa wykręcony? A, jest. Tu słyszałem właśnie, że dają ludzie podkładki i w tym momencie jest trochę silniejszy, więc większy jest zakres, ale nie wiem, czy to gdzieś tam nie pęka dalej. Na wężach, nie na wężach. Dajcie znaka. Powiem wam, że warunków do robienia hydrauliki nie mam, bo walczę takimi kluczami. No ale tu doszedłem. Zaraz to się wymieni. I zamykamy temat. Czyszczę. Tu objadę czymś, albo nie objadę, zobaczymy. Tu nic nie było, żadnej uszczelki. Zakładam, temat zamknięty, oby chodził. W kontakcie. Moi drodzy, nakładam. Coś tu mi się polało. O-ringi są na miejscu. Wrzucam, zakręcam. Skręcam węże. I zobaczymy. Ciężko jakieś timelapsy, bo robota idzie. Nawet nie wiem, gdzie bym tu musiał telefon umiejscowić, ale... Może coś wam nagram, nie wiem, zobaczę. Tak to wygląda, że nowy wąż rzuciłem, ale jakoś jest jego taka sobie, może nie pierdyknie. I pytanie jest do was jeszcze o to, czy tu są jakieś sprężynki, bo tego nie ruszałem. Dlaczego to pokrętło w ogóle służy? Bo się kręci, ale po co jest, nie wiem, jest jakieś zabezpieczenie, ale co czego to jest, nie wiem. Miejmy nadzieję, że to będzie chodziło. Uzupełnimy teraz olej podkładniowy, ponieważ jest dość mało go. Jakiś tu miałem, ile jego. Zaraz zobaczymy, ile tego towaru trzeba.
ta maszyna znów ożyła. Łatwe jest to, bo jest hydraulika połączona ze wszystkim, więc jest jeden olej, ale znowu lepiej jest, jak jest osobny zbiornik oleju, bo się nie miesza ten olej ze skrzyni z olejem z hydrauliki. Coś za coś. To zobaczymy na żywo, co wujek zrobił, czy to chodzi, czy nie chodzi. Puszczamy na chwilę. I... mam się już. Ej, idzie szybko. Nie. Powiem wam, że trochę ciaśniej chodzi zabór. Opadać, opada, idzie do góry. Spada. O. Chyba ta sprężynka zrobiła robotę. No. Będzie chodziło. No to koniec z tym na dzisiaj. Trzymajcie się, do następnego.